Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest kolejny odcinek i kolejna sesja Persony 4, który po raz kolejny nie zobaczyłem, która to sesja, ja pierdzielę, 8? Albo 9? Tak czy siak. Jej! Zgadnijcie, o, widzicie? Ale ona lubi, jak ja tak tańczę, chwila. Ona łapie bity, oh my god. Tamta tylko się patrzy, co on kurde odpierdziela. Tak gdzieś jak no. Zgadnijcie co? Dopiero co wstałem. Oh my god, what the fuck, barbecue. Deja vu! Tak więc no. Co dzisiaj mamy kurde w menu? Chyba socjalizowanie się, czyż nie? Ech! Kto kurde chciałby się socjalizować? No ale jak trzeba, to trzeba. O, nasze levele są kurde all over the place. Dobrze wiedzieć. Tak więc no, zanim cokolwiek zrobię, chyba muszę ogarnąć trochę person, nie? Bigos! Ja właśnie. Jakie ja kurde mam? Muszę arkany zobaczyć. Mag już mi się nie przyda. To mi się przyda. Wąż ośmiogłowiczny jest prześliczny. To mi się przyda. I to wszystko, tak? To w takim razie, chwila. Na jakich socjalinkach mógłbym się skupić? Tak więc no, jest... jest tak, Nanako będzie moim fokusem. Chie chciałbym, żeby się na niej skoncentrował. I ewentualnie ktoś jeszcze. Kanji może? Nie, nie mamy Emperora, kurwa. Pójdę po jakąś personę, kurde, z Arkany Chie. Bo chyba tylko na jedną mi starczy, niestety. Ale hej, będę po kolei z nimi szedł. Więc tak, ty idziesz tutaj, znaczy ja idę tutaj, bo ty to ja, a ja to ty. Thou art I art thou. I tak się persony dostaje. Właśnie, mam jakieś śmieci do sprzedania przy okazji, bo mój portfel świeci pustką. Zgaduję, że nie, bo tylko z bossem się lałem, nie? Ostatnio. Sell item. Ewentualnie mógłbym to posprzedawać, zawsze będzie jakiś lekki boost do kasy. Nie, nie sprzedawaj tych itemków, bo coś fajnego się z nich można zrobić. Nieważne! Chociaż nie, na pewno nie można nic zrobić fajnego, one to tylko takie filery, że tak powiem, żeby było coś założone. Sprzedałem mój zegarek za 540 jen. Skurczybyk głupi. To jest kurde model kolekcjonerski, a ty za tyle go sobie wziąłeś tylko. Dobra. Chodźmy do Velvet Roomu. I tak, trzeba nam chariot wziąć. Mam nadzieję, że nam kasy starczy. Nie. Compendium, view, arcana i... Albo nie, level. O, jest, śluz. Siema, stary, będziesz mi potrzebny. I może coś jeszcze w takim razie? Hermit, Hierophant, Full, siła... Empress. To Dukiko jakby co. Ale dobra, na razie wystarczy, tak więc Chie, Nanako i ktoś jeszcze, ponieważ chcę w tej sesji zacząć jeszcze jeden social link, którym nie powiem, bo to sekret, dopóki go nie zacznę. Tak więc no, właściwie to może i by przydało się na wszelki wypadek z Yukiko wziąć coś. Chociaż nie, jak Chie nie będzie dostępna na gadu gadu, to najwyżej pójdę kurde gdzieś zeżreć coś, mimo tego, że mam mało kasy. Spierdzielam stąd. Tak więc no, dziś planuję zrobić no te 2 godziny po raz kolejny. Ale mam cichą nadzieję, że uda mi się zrobić nieco więcej. Tak więc no, dzisiaj mamy czwartek. Wczoraj była środa, wczoraj niestety nie dałem rady zrobić let's playa z Persony 4. O, cześć Yukiko. Ponieważ no,
byłem trochę zajęty. Nie bądźcie na mnie źli. Tak czy siak, no. Zgadnijcie, kto kupił sobie PlayStation 4? Yep, that's me. Aha, oh hi Mark. Kurwa ci je! Dobra, będę musiał wziąć personę na Yukiko w takim razie. W sumie to, jak tak teraz myślę, to i tak kasy nie mam na nic, więc równie dobrze mógłbym to zrobić. Tak więc, no. Jest, to jest ten, jakbyście chcieli wiedzieć, to jest limitowana edycja Gran Turismo 6. Tyle, że no, najciekawsze jest to, że niby, że te PS4 jest limitowane i tak dalej, to kurde kosztowało taniej niż normalne modele, więc hej, why the fuck not? Czemu by tego nie wziąć? Przy okazji też ładnie wygląda, taki srebrny. I mimo tego, że Gran Turismo jakoś mnie zbytnio nie obchodzi, to hej, przynajmniej ładne ma logo i na padzie, i na tym, na samej konsoli. Few Compendium, dawaj mi Senri. Yukiko to na pewno Empress. Nie, to Priestess Yukiko. O Jezu Chryste. Dopiero kurde tu mam ją. Chyba, że... Priestess. Który jest najtańszy? Sarasvati. Ach, niech kurde będzie. To teraz moje kieszenie tym bardziej świecą pustką. Mam kurde nadzieję, Yukiko, że będziesz happy. Robię to wszystko dla ciebie, biczo. Be my waifu. Nie, tak naprawdę to nie. Chociaż persony to kurde tylko i w tych grach to tylko chodzi wyłącznie o to, kto jest twoją waifu, a kto nie. Tak. Ona będzie tutaj na samym początku. Lepiej kurde, żeby to był od razu social level, bo jak nie, to się wkurwie. Chodź połazić. Ej, stój. Chodź połazić i daj kasy trochę. Nie robię tego za darmo. Mam pusto w kieszeniach. Potrzebuję pieniędzy na przetrwanie. O nie. Dobra, całe szczęście. Samegawa Flute Plane. Yukiko oddała ci ręcznie robione żarcie. Wyszło całkiem nieźle, więc zapakowałam je. Spróbuj. Wygląda normalnie. Z jakiegoś powodu jakiś smród wisi w powietrzu. Ja się nie martwię, kurde. Ja jestem smakoszem. Let's eat. Proszę bardzo. O, ale przynajmniej 3 nutki mam. Wygląda na to, że nie masz wyboru i musisz to zjeść. Zacząłeś z omletowo wyglądającą rzeczą. Jest naprawdę miękkie. Jest coś zbyt twardego, by rozgryźć w środku. I śmierdzi spalenizną. Jednak jest kurde... spalone jednak jest surowe. I martwisz się o to, że twoje ciało wyrzuci tę nieznaną materię. Nic kurde nie zjadłem! Nareszcie mogłeś to połknąć. Nie powiesz mi, jakie to było smaczne, czyż nie? Tylko wygląda na smutną. Zawsze jest następny czas. Tak sądzę, dziękuję. Nie ma za co. Ważne, że kurde nutki masz. A ty tu czego? O, właściwie nie. Mam ci coś do zaoferowania. Dobre jedzenie. To jest kurwa niejadalne! A, Nako-chan, co ty kurde tutaj robisz? Czy ty się musisz w każdy mój social link wpierdzielać? Tak czy siak właśnie dałam mu spróbować mojego obento. O, chcę trochę. Wybacz, ale nie mogę ci dać. Nie jest dobre. O, jeżeli zrobisz dobre jedzenie, czy możesz mi trochę dać do spróbowania? Za jakieś 1000 lecie? Ale dobra, ja poczekam.
Pewnie, jeżeli chcesz. To właśnie, kurde, jest... historia Magdy Gessler. Czemu ona teraz rzuca talerzami i, kurde, ma włosy jak makaron i wrzeszczy, że jest kurwa niejadalne? Bo w dzieciństwie jadła żarcie przyszykowane przez Yukiko. Jej! Liczę na ciebie! Totalnie przez te doświadczenia nie będę znanym krytykiem kulinarnym. Nanako Channel! Thank you. Dziękuję, dam z siebie wszystko, okej? Muszę już iść! Idę do My Channel's House, bye! Bądź ostrożna. Czemu ona nie ma koordynacji, kurde muchy, że się nie potknie o swoje własne kolano? Wybacz, że cię tak w to wplątałam. Dobrze się bawię. Naprawdę cieszę się, że to słyszę. Jest! 3x3 nutki! 3x3 równa się 9. I kolejny social level zagwarantowany. Udało się. Co to kurwa był za wrzask przed chwilą? Ja pierdzielę. Tak, tak, social link level 4. Nic nie dało. Dobra, nieważne. Tylko jeszcze jakiś rok został, co? Będę musiała zrobić coś sama przez ten czas. I'll see you later. Bye! Nie dość, że kurde Nanako będzie zabójcą i seryjnym mordercą, to jeszcze i krytykiem kulinarnym. Ja pierdzielę! Welcome! Poszłam dziś do sklepu, więc lodówka jest pełna żarełka. Dobra, ale najpierw, zanim cokolwiek zrobię, to zapiszę. Tutaj. I tak, i... Tak jak wam powiedziałem... Chciałbym zacząć social link pewien. Właśnie go zacznę, chyba mogę już. Tak, siema! Hej Maciek, jak tam się rzeczy miewają? Powinieneś już tutaj ogarnąć mieszkanie, czyż nie? Pogadaj z nim. Ha, jesteś znudzony? No, usiądź. Możemy, kurde, socjalinkować z Dojimu? Tak, możemy. Właśnie to robię. Nie gadaliśmy tak od momentu, kiedy się tutaj zjawiłeś, czyż nie? Kurde, 2 miesiące do jasnej cholery! Dojima desperacko myśli o temacie do przedyskutowania. Jak tam szkoła? Jest nudna! A przynajmniej jesteś, kurde, szczery. Dojima się uśmiecha zmarszczkowo. Co tam? A tak, jak tam twoi przyjaciele? Wygląda że na to, że zrobiłeś ich bardzo dużo. Nie mówię z kim i z kim możesz i z kim nie możesz spędzać czasu, ale... Przestań się martwić! Wiesz o czym mówię, tak? Tak. A więc zauważyłeś. Z jakiegoś powodu tam, gdzie jest incydent, tam jesteś i ty. Chciałbym o tym nie myśleć, ale zabójstwa zaczęły się wtedy, kiedy przyjechałeś do miasta. Moją robotą jest eliminowanie randomowego elementu i patrzenie tylko na fakty. Jeżeli będziesz wplątywał się w moją robotę, wtedy... O, dziękuję, nie musiałem nawet tego tłumaczyć. Big Bro nie zrobił niczego złego! To ja trzymam ciała w piwnicy. Wiem, nie chodziło mi o to w ten sposób. Ale się nad nim znęcasz! To nie jest znęcanie się, jakby się znęcał, to by wziął linijkę i mnie nią napierdzielał po dupie. Nie znęcam się nad nim, po prostu się tylko gadamy. Ja pierdzielę, Nanako, ty jesteś naprawdę czystą niewiastą. Ty w życiu nie widziałeś żadnych problemów domowych. Jest już puzyno, idź już spać. Dobra.
Tak się kurde mówi dzieciom, żeby szły spać. Schesch. Naprawdę cię lubi. Patrz, spójrz. Tylko po prostu nie wplątaj się w nic niebezpiecznego. Dopóki jesteś bezpieczny, wszystko jest w porządku. Twoi rodzice nie prosili mnie, żebym ogarniał twoje stopnie czy coś. Stopnie. I... BUM! Teraz nie było kurde... O! Tylko BUM! Męskie BUM. Kurde, jak pierdziele, jak jest zimno. Sorry, muszę wiatrak włączyć. Znaczy zimno, gorąco, bo ten... Niestety okno zamknąłem, bo dziś jest coś gorąco i wiecie, przeciąg i tak dalej, nie? I jak otwieram okno, to wiatr wali mi w drzwi. Tylko łup, łup, kurde, a czegoś takiego nie możemy na Let's Playu mieć, czyż nie? Tak więc no, mam nadzieję, że muzyka z gry zagłuszy wiatr z wiatraka. Rzeczy tutaj mogą być nieco inne od tego, do czego jesteś przyzwyczajony, ale to jest dobre miasto. Mimo tego, że jest trochę niebezpieczne w tym momencie, ale tam nie ma co, ja kurde mogę iść żreć do restauracji i wydać kurde 3K. Masz trochę kasy, przydamy mi się. A teraz czas, żebyś i szedł już spać, bo jest puzyno. Noc. Nie, bo jest kurde, jest południe. Tak więc no, hell yeah, mamy też dużo kurde socjalinków do ogarnięcia, ale no, jeżeli chodzi o socjalinki Nanako i Dojime, no nie? O kurwa, Yukiko? Yuki! Jest, udało się. A, to dobra, możemy iść z nią, co tam mi szkodzi. See you later! Tak więc no, jeżeli chodzi o te socjalinki z Dojimą i z Nanako, one są naprawdę zjebane, bo one są zależne od twojej ekspresji. Właśnie dlatego ją zmaksymalizowałem teraz, żeby nie mieć kurde później problemów, że o, chcesz pogadać z Nanako, ale nie możesz, bo twoja ekspresja jest za niska. Ale i z Dojimą tak samo, kurwa. Pojebane to jest i tyle. Interesujące pytanie. Zobaczmy, Maciek Kundel, ja nie jestem pieskiem. Które jest, które z tych jest nazwą prawdziwej rzeki? Peace River! O, udało się! Peace River, ulubiona kurde, Platforma Obywatelska nie znosi tej rzeki. Tak czy inaczej no, Peace. No w sumie tam... O! Jestem profesorem! Bo powiedziałem, że Peace River to prawdziwe imię! Prawdziwej rzeki! Patrzcie na mnie, jestem wyuczony, kurwa! Nikt tak nie umie się uczyć jak ja! Jestem profesorem, kto chce na moje korepetycje? Przecież Yukiko chciała czy coś. No właśnie. Mam nadzieję, że będzie warto. I żeby było warto! Bo nauczę cię o Peace Riverze. Dobra, już przestanę się podniecać tym. Junes Food Court. Zakompaniowałeś Yukiko on her shopping trip. Notatniki, trzy kolory długopisów i folder i labels at the stationery department. Then the furniture department i chcę popatrzeć na biurka. Te z lampkami. Po co to wszystko? Do uczenia się! O kurde, tylko dwie nutki! Myślę o seryjnym uczeniu się na licencję jobową. Mimo tego, że nie zdecydowałam, co konkretnie będę chciała zrobić. Dobrze, że kurde czegoś takiego u nas nie ma, że jakaś tam licencja czy coś, no nie, jak chcesz kurde pracować, to idziesz pracować, nawet bez wykształcenia wezmą ciebie do kopania dziur. A wtedy myślałam, że spróbuję wszystkie, które myślę, że mogę ogarnąć. Zaczęłam pracować w nocy, rozumiesz? Pamiętasz tą robotę, o której mi powiedziałeś? Dzięki temu mam trochę pieniędzy. Ale nie, ja chyba ci biuletyn powiedziałem. Czy to nie jest menadżer Amagi Inu?
O! Ta muzyczka. Albo raczej powinienem powiedzieć manager do bycia! Widzę, że jeszcze nie przyszliście do domu. No cóż, nie możemy nigdzie iść aż do następnego autobusu, więc to jest naprawdę do dupy. Utknęliśmy tutaj, nie ma nic do roboty. O mój Boże, wieś jest do dupy. Zamknij ryj, kurwa! W mieście pogłaskasz krowę, skurwysynu? Nie! Więc zamknij ryj. Ja się nie zgadzam. Niezgadzanie się na słodkie deale jest też częścią, kurde, wsi, czyż nie? Yukiko, mogę przypierdolić mu tym krzesłem, na którym siedzę? Albo ławką! O, wypierdalaj, Cwelu. O, przepraszam. Ci ludzie byli z jakiejś telewizyjnej stacji, chcieli zrobić reportaż o naszej karczmie. Powiedziałaś nie? Tak. Yukiko wygląda na niezręczną. Nutki jej się nie pokazały! To jest news, to jest takie newsy dla dziwaków show. To nie jest prawdziwe dziennikarstwo. Wiesz, że nasz zajazd był wplątany w morderstwo Miss Yamano, czyż nie? No oczywiście, że tak, o tym pierdzieliliśmy przez ten cały czas do tej pory gry. Chcieli zrobić specjalny dokument nazwany Gorące źródła, które są zbyt gorące dla Amagich? To był naprawdę niedorzeczny tytuł. Mama ich wygoniła. I kurde dobrze. Ale być może nie powinna ich wyganiać. Znaczy no, jeżeli dostaniemy złą reputację, stracimy klientów i zajazd naprawdę będzie musiał zamknąć swoje drzwi. Wtedy będę czuła się lepiej z opuszczeniem go. Naprawdę? Naprawdę? O kurde. Zjebanie, nutek wcale nie było. Ale masz rację, nie ma żadnego sensu, by mówiąc takich rzeczy. Ja wyjeżdżam według mojej mocy. Moje życie jest w moich rękach. I oczywiście ja chcę wszystkim pomóc. Tobie też za to, że jesteś takim słuchaczem cały czas. To nie tak, że mogę coś mówić, jestem cichym protagonistą. Mogę tylko mówić 3 razy albo 2 razy w socjalinku i żeby później nutki były. Coś mi się zdaje, że będzie trzeba z nią ogarniać trochę ten czas, jakby to powiedzieć. No, łazić z nią i tak dalej, żeby się naładował następny level socjalinków. O, determinacja jej wzrosła w walce, co takiego zrobi? Może obudzić znokautowanego Alaya podczas walki. Czyli no, jak już w sumie już mówiłem z Joskiem, ale tutaj też powtórzę, że jak upadniemy na dupę, to Yukiko może nas podnieść. No cóż, idźmy na zakupy. Najpierw stationery department. Ty będziesz wszystko nosił. I git. Kolejne socjalinki. Kto chce się ze mną socjalizować? Jakbyście mieli jakiekolwiek wyjście. Welcome home! Save! Mogę. Który to już kurde raz? Chyba drugi. Ta, 2 save'y w jednej części. Ja to jestem kurde zarąbisty. Tak czy siak. Czas się socjalizować. Hej Maciek, jak leci? Być może to nie było dobre zdanie. Dojima coś tam nie daje rady znaleźć dobre słowa. Nie jestem jeszcze już starcem, ale nie jestem jeszcze starcem, ale jeżeli chodzi o nastolatków, to nie wiem o czym z nimi gadać. Dojima wygląda na sperpleksowanego. Ale z twoim poziomem ekspresji możesz z nim gadać. Widzicie, o tym bullshicie mówiłem, to jest wkurwiające. A skoro masz jednorożca, to może dobrze wam się uda i te całe gadanie. Let's go. Pokazać ci mojego jednorożca? Look at my horse. My horse is amazing. Ma jeden róg. Przy okazji napiję się. Chce mi się pić.
Więc, co ostatnio robiłeś po szkole? A, nie wiem, no, gadałem z ludźmi, żeby im nutki wzrosły. A, z kumplami chodziłem. Dzisiaj z Yukiko byłem. Czy naprawdę spędzasz z nimi tylko czas? Tylko dwie nutki. Ups, to zamienia się w przepytywanie, czyż nie? Ale to nie tak, że mamy dużo wspólnego poza zabójstwami. Powiedz mi o sobie. O mnie? Jesteś zainteresowany dziwnymi rzeczami. No chyba, że ty jakieś dziwne rzeczy robisz, to ja już nie wiem. To Jima Shrugs. To jest właśnie tak, jak wygląda. Jestem po prostu prostym detektywem wiejskim, który mieszka ze swoją córką. Nie ma tutaj nic interesującego dla licealisty. Ale wiesz, naprawdę dobrze jest mieć cię w domu. Kto inny może, kurde, sprzątać na Nako? Nie może cały czas robić prania i tak dalej. Nigdy nie sądziłem, że Nanako będzie taka szczęśliwa. Już mam dość, jak gada Big Bro to i Big Bro tamto. Jesteś bardziej dla mnie jak młodszy brat niż jak syn. Czy powinienem ciebie nazwać starszym bratem? Big Bro! A przestań, po prostu mam gęsią skórkę. Ty creepy skurwysynu, gdzie moja linijka? Myślę, że dawno tak się nie uśmiałem. Bo jestem śmiesznym kolesiem! Level wzrósł. Tylko drugi! Ale nie jest źle. Tak, tak. Dobra, czas skończyć procesowanie trochę danych do pracy. Nie idź do buszka zbyt puzyno, słyszysz? Noc! I dobra. Szkoda, że po socjalinkowaniu nie mogę... O, mamy już lipiec, a ja wciąż mam czerwiec! Chociaż kto wie, może jak ten... może jak ta sesja zostanie przesłana, to już będzie lipiec, kto wie? Ja nie wiem, tak czy siak. Dzisiaj nie posocjalinkujemy. Bo pada, kurde, deszcz. Tak więc, co mogę zrobić? Kasy nie ma. Restauracji też nie ma w takim razie. Oh my fucking god, co ja mogę teraz... Do biblioteki pójdę. Bo muszę zwiększyć mojego profesorskiego, kurde, levela. Ta. I tak nic innego do roboty nie ma. Czemu mówię nie ma? Cholera jasna, muszę się ogarnąć. Matematyka jest zajebista. Ale nie, na serio, mimo tego, że matematyka jest ciężkim przedmiotem w sumie do ogarnięcia, jak już ją ogarniesz, to kurde wszystko z górki ci leci. Welcome home! Będziemy się socjalizować z Nanako. Tylko sejwne. Po raz kolejny, wiem, ale sejwne, bo mi się chce. Lubię sejwować. Cześć, mała. Pokazać ci mojego aniołka? Pada. Tak? No dawaj. Tak, spędzamy z nią czas. Jej! Trzy nutki. Śpiewać nie będę, kurde, co oni z tymi nutkami mają? Ja nie śpiewam. Co i to tylko tyle? O mój Boże, Nanako, jesteś do dupy. W sumie mam z nią pierwszy level chyba, nie? I już, kurde, ten... O mój Boże. Zmarnowałem popołudnie. Mam nadzieję, że ty mały gnojku jesteś z siebie dumny. Przy okazji chyba nie będzie Yukiko na dole. Więc pójdziemy gadać z Chie. A jak Chie nie będzie, to ja, kurde, nie wiem.
Nie ma jej. Dobra, idziemy na dach. Mam nadzieję, że będzie ci je. Jest! Siema mała! Chodź pogadamy! Potrzebuję akceptacji! Jo, co tam robisz? Ja ci chętnie pokażę mojego śluza. Więc chcesz trenować. Trenować i levelować. To jest kurde moje motto. Znowu chciałem porapować Tibisko, ale jednak nie. Same Gawa River. Zdecydowałeś się potrenować z Hie. Ach, damy już sobie na dziś spokój. Hej, Chie, co ty tam robisz? Kim ty kurde jesteś? Nieznajomy kolesiu. Takeshi! No cóż, trenujemy, no, trenuję. Chcę się napakować. Czy nie... będziesz zgraduowana od Being King of the Hill, to nie wiem, co to konkretnie oznacza. Ale chyba pustogłowiem. Królem Szczytu? W przedszkolu byłaś... byłem w tym całym gangu. W przedszkolu był jakiś tam gang, w podstawówce był Ally of Justice. W gimnazjum Vanguard of the Lunch Revolution, czyż nie? Ha, więc co teraz? Jesteś protektorem of Earth's Peace? Nie, teraz jest lepiej, teraz jest użytkowniczką persony. Cóż. Co by tutaj... Przestań ją wkurzać! Czekaj, co ty mówisz? Jest! Czy je spanikowała? Ale mi się to podoba. Nie chodziło mi o to w ten sposób. Jestem Takeshi Kuno. I byłem z Chie aż do gimnazjum. Nie będę wam przeszkadzał. Hej, co ty? O, jak tam Yukiko się miewa? Czy ma już chłopaka? A co cię to kurde obchodzi? Dobrze, ma się dobrze i nie sądzę. Rozumiem. Zimno, zimno. Czy wciąż ładnie wygląda? Być może powinienem ją poderwać. Ach. Czemu ty kurde gadasz o Yukiko? Zobaczymy się później i powiedz cześć dla Yukiko ode mnie. Nie jakbyś kurde sam nie mógł pójść do Amagi Inna i z nią pogadać. Chie wygląda smutna, bo widzi, że Takeshi ucieka. Teraz! Co powinieneś zrobić? Obgadam go. A dalej, chłopie, on nie jest wcale taki zły. Czy martwisz się ode mnie? O mnie raczej? Ale z niego skurwiel, niech wypierdala na księżyc. Przepraszam, to było naprawdę podłe, ha? Naprawdę. On zawsze patrzył na Yukiko. Hej, nie zrozum mnie źle, to tylko jest mój stary, klasowy głupek. Byliśmy przyjaciółmi, rozumiesz? Bardzo dużo już to widzieliśmy jednak. Chie się uśmiecha smutno. Czujesz, że nauczyłeś się coś o Chie? Tak, że ten cały Takeshi to gówniarz! I że jesteśmy The Allies of Earth Protectors Justice. Hell yeah. Nic jej nie wzrosło! Ale to jest przeszłość. Idźmy do domu. Bye! Jesus Christ. Może jednak dzisiaj tylko 2 godziny zrobię. Już tak trochę mnie w głowie się kręci. A tylko! A tylko nie będziesz chciała ze mną socjalinkować. Trzymam kciuki!
No, dziękuję.